morda, no mi teraz A i B zostawi, ja cię znam. 18. Zostawiane. No zobacz, żeby nie było. Siemanko moi drodzy, ja jestem Kłosek. Dzisiaj znajdujemy się w Turynie, aktualnie przy sklepie Juventusu Turyn. Więc moim gościem w piłkarskiej wiedzy nie może być nikt inny jak Wojciech Szczęsny. Czy wygra piłki dla Akademii? Przekonacie się w dalszej części tego odcinka. Zapraszam do oglądania. A zanim pojedziemy do Wojtka, chodźcie zobaczymy jak wygląda sklep Juventusu Turyn. W sklepie Juventusu mamy m.in. koszulkę CR7. No koszuleczka robi wrażenie. Muszę się zastanowić, czy ją kupić. Na pewno dzisiaj kupujemy koszulkę Wojtka Szczęsnego, którą będziecie mogli wygrać w dzisiejszym filmie. Ale zasady konkursu będziecie wiedzieć w dalszej części tego materiału. Nad tym się muszę zastanowić, no bo no robi wrażenie. Fajno. Zakupy zrobione, koszulki kupione, jedną będziecie mogli wygrać w dzisiejszym filmie. My teraz idziemy na miasto coś zjeść, a potem widzimy się z Wojtkiem, więc oglądajcie dalej. Wiem, że już pewnie czekasz na quiz piłkarski, który zaraz przeprowadzę z Wojtkiem Szczęsnym, ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was bardzo ważną informację. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie 14 kwietnia na godzinę 10:00 do Warszawy na ulicę Międzyparkową 4. Odbędą się tam trzecie urodziny Zgoda FC. Będę tam ja, będą tam także inni youtuberzy, ponieważ zagramy jako drużyna youtuberów turniej piłkarski. Oprócz tego będzie masa atrakcji. Wy będziecie mogli wygrać super nagrody, bo m.in. będzie płachta nagród. Jeden gol równa się 1000 zł. Jeśli przyjdziesz, możesz wziąć udział. Dołącz do wydarzenia na Facebooku, który znajduje się w opisie tego filmu i zapraszam dalej do oglądania. Cześć moi drodzy, ja jestem Kłosek, znajduję się dzisiaj w Turynie, więc moim gościem w piłkarskiej wiedzy nie mógł być nikt inny jak Wojtek Szczęsny, bramkarz Juventusu, reprezentacji Polski. Mógł być Ronaldo, Chodź, pójdziemy po niego. Dzień dobry. Powiedz mi, jak to jest być świetnym bramkarzem, a zarazem youtuberem, no bo jakby nie patrzeć, już udzielałeś się na YouTubie razem z Wiśnią, prosto w szczenę program, który miał ogromne zainteresowanie. Jesteś pierwszą osobą, która mnie youtuberem nazwała. To dobrze czy źle? Youtuberem to w tej chwili już możemy Wiśnie nazwać, bo on ma swój program, ja jestem tam gościem. To nie jest tak, że za każdym razem jak pojawisz się na YouTubie, to jesteś youtuberem. Jest dużo filmików o mnie na YouTubie, ale nie znaczy, że jestem youtuberem. Nie, wiesz, dla mnie to zabawa jest. Przede wszystkim po to, żeby pomóc w fajnym projekcie mojemu dobremu kumplowi. Bo prawda jest taka, i chyba to powiedziałem kiedyś nawet wprost w szczenę, że z nikim innym bym takiego jakiegokolwiek projektu na YouTubie nie zrobił. Zrobiłem go tylko dlatego, że jest to Wiśnia i że mu ufam, i że chciałem mu pomóc w tym projekcie po tym, jak odszedł z Łączy Nas Piłka. Ale była fajna zabawa i myślę, że taka, która może się jeszcze kontynuować w przyszłości. Ja w takim razie czekam tylko na to, żeby to wróciło, bardzo no bo nie ukrywam, że oglądałem każdy odcinek. Bardzo miło. Wiesz co, Wojtek, bym Ciebie poprosił teraz o podpisanie tej koszulki. Bardzo chętnie. Rozdamy ją naszym widzom, na Instagramie będzie konkurs. Z przodu, z tyłu? Z przodu. Z przodu podpiszemy. Okej. Okay. A Wy ją możecie wygrać na moim Instagramie. Proszę bardzo. Musicie obserwować nasze profile, polubić nasze wspólne zdjęcie z tą koszulką. A, to jest taki blackmail trochę, szantaż. Polubcie profil, albo nie dostaniecie koszulki. Słusznie, podoba mi się. I napisać, dlaczego to właśnie wy macie ją wygrać. Chyba, żeby wygrać tą koszulkę, to muszą polubić profil wasz i prosto w szczenę. I prosto w szczenę, śledźcie koniecznie. Teraz dobra reklama. Jak ktoś się oglądał prosto w szczenę, to nie dostanie koszulki. Chociaż ty jesteś konkurencja trochę Wiśni w tej chwili. No dobra. Wybaczcie nam, pozdrawiam. Dobra konkurencja jest zdrowa, fajna, przyjemna. Słuchaj, dzisiaj gramy o 20 piłek dla jakiejś akademii. Okej. Okay. Dzisiaj zmieniamy trochę zasady. Lewy miał wybraną akademię, Piątek miał wybraną, Peszki miał wybraną. A za mnie wybraliście. A dziś nie, my im wybieraliśmy, a dzisiaj ty możesz właśnie wybrać. Możesz wybrać województwo albo klub, który wskażesz. Okej, okay. Poczekaj. Chciałbym... Widzisz mapę już? Tak, czekaj, widzę mapę. Województwo małopolskie. Nowy Targ. Znajdźcie coś. Dobra, zapisujemy. Nie, super. Nie wiem, czemu mi to wszedł do głowy.
Obiecuję, że nie mam w tym żadnego interesu, tylko tak mi tak spojrzałem na mapę wyobrażoną i tak mi wypadł Nowy Targ. Małopolska powiedziesz? Nie, Mazowiecka. Nie, Małopolska. Małopolska, Nowy Targ. Nowy Targ to Małopolska, tam jedziemy, i czekajcie. Bardzo chętnie. Zaskoczeni będą. Ja też, bo też nie wiem, kogo wybierzecie, ale, ale Nowy Targ. Dobra, to co? Zaczynamy rozgrywkę? Bardzo chętnie. Pytanie pierwsze. Ile meczy zagrałeś w Lidze Mistrzów? Musisz mi dać teraz chwilkę, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Masz tej odpowiedzi, więc przeczytam. Dobrze, okej. Okay. A32, B37, C40, D43. Zawsze masz koło pół na pół. 32 za mało, czyli zostaje reszta. Ale muszę teraz tak, pierwszy sezon 10-11, dwa mecze. 11-12, 6, a eliminacje się nie liczą, nie? Nie, na pewno nie, bo to byłoby więcej. 6 meczów w grupie, potem 2, może jakieś 7 opuściłem. No to niech będzie 7 plus 9. 9, kurczę, nie pamiętam wszystkich sezonów. Poczekaj, tutaj w Juventusie w tym sezonie 6. Plus jeden. Wypuszczacie to po Atletico, nagrywamy przed Atletico, więc nie ma dobrej odpowiedzi. Czyli jakby mówimy do meczu z Atletico Madryt na wyjeździe, tak? Tak. To w Juventusie zagrałem w tym roku 7, w zeszłym 2. 9. 18. W Romie zagrałem 6, 7, 8. 27. No to już 32 odpada. Bo potem w Arsenalu też jeszcze sprawny. Kto to albo 40 albo 43? Masz zawsze koło pół na pół. Tylko taki pierwszy pytanie. Wiesz, co jest najgorsze, że jakbym dokładnie się skupił, to bym wiedział. Tylko już się nie chcę myśleć teraz. No ale dobra, nie dasz mi w pierwszym pytaniu nie dasz mi najniższej, nie dasz mi najwyższej 40. Zaznaczamy odpowiedź C? C. Dobra. Zaznaczamy odpowiedź prawidłowa. Teraz poproszę ciebie o podpisanie tej piłki, bo właśnie ją wygrałeś dla naszych widzów. Bardzo się cieszę. Proszę bardzo. O! Tak wygląda. Nie, aby wziąć udział, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie piła od Szczen. Tak zostawimy tutaj. Aż ze znaczkiem mojego byłego sponsora. Nie wiem, czy powinienem ją trzymać w ogóle, ale trudno. To na podpisie trzymamy. Przechodzimy w takim razie do pytania drugiego. I zaczynamy teraz o grę piłki dla Nowego Targu, tak jak wytypowałeś. Okej, okay. Nie, to będę wiedział. W którym sezonie po raz pierwszy zdobyłeś Puchar Anglii? A. 2011-2012, B. 2012-2013, C. 2013-2014 i D. 2014-2015. Poczekaj, teraz mamy 18-19, to mu pierwszy mówiłem. Wcześniej było 17-18, znaczy to teraz drugi, wtedy teraz pierwszy. 16-17. Roma, 15-16 Roma, 14-15 wygrałem, a wcześniej 13-14 wygrałem. 13-14 na 100%. Definitywnie, jakby to powiedzieli w milionerach. No, teraz mnie wkurzyłeś, tak. Dobra, zaznaczamy odpowiedź prawidłowa. 4 piłki wpadają do worka dla Akademii z Nowego Targu. Gratulujemy, Nowy Targ, kocham was. Znajdźcie mi fajną działkę w Zakopanem. Już szukałeś chyba tam coś na Instagramie właśnie. Ale nie znalazłem jeszcze. Dlatego mi wpadł Nowy Targ, bo to Małopolskie tam. To piszcie w komentarzu. Tak, piszcie, jak rodzice właśnie mają działkę na sprzedaż, może fajno. Pytanie trzecie. Ilu kibiców może pomieścić stadion Juventusu? A. Około 41 200, B. Około 44 600, C. Około 49 100. Nie, D, no, CD to cię poniosło. CD to cię poniosło. Pół na pół. Pół na pół, dobra. Ale razie... nie mam mniej piłek, bo pół na pół na przykład. Jak odpowiem dobrze z pół na pół, to nie jest tak, że dwie piłki trafią. No nie, no cztery. A okej, okay, no dobra, no to pół na pół poproszę. Kurde, no mi teraz A i B zostawi, ja cię znam. Zostaje odpowiedź A. Idę. Nie, no A, okej. Okay. Ja mamy cztery piłki. A co mówisz, że prawidłowo? Nie, no bez przesady, bierzesz 4000, no bez przesady. Dobra, zaznaczamy odpowiedź prawidłowa. Kolejne cztery piłki wpadają do ich worka, mają łącznie 8. Super. Lecimy dalej. 8? To trzecie pytanie. Pierwsza to jest ta dla widzów, a potem trzecie. Okej, okay, kurczę. To szkoda. Więc czwarte pytanie. I tak wygramy wszystkie. Ile razy zachowałeś czyste konto w Premier League? A. 28, B. 36, C. 48, D. 57.
Dobra, 57 albo 48 na pewno. 36 to za mało. W jednym sezonie było chyba tam z 17, więc... A ile meczów zagramy? A jakie są jeszcze koła ratunkowe? Nie, jak chcesz, to możesz do kogoś zadzwonić. Nie ma innego, ale jak chcesz, to dzwoń. Myślałem, że będą trzy. Nie pozwolimy. Myślałem, że będą trzy. To czekaj, jeszcze możemy zrobić ankietę na grupie. Dobra, kurczę. W Premier League, nie w Arsenalu, w Premier League, tak? W Premier League. Co, całe mydło Rike Fake, nie? Czterdzieści osiem, dobra. Zaznaczamy. Jak myślisz, dobrze czy źle? Źle. Oczywiście, że dobrze, kolejne tak? Piłki wpadają. Dobra, kolejna piłeczka wygrana. Jest. Łącznie ich teraz mamy... 12. 12. 3 razy 4, 12. Jeszcze matematyki uczymy, matematyk. Zobacz, oprócz wygrywania piłek. Jak wygramy kolejne 4, to będzie? 16. No, że 12 plus 4, 16, kochani moi. To jest też taki program naukowy troszkę. Pytanie piąte. A, proste, Kanada. Przeciw... Nie, to już naprawdę proste, no ale okej, okay, no. Pozwolicie, przeczytam widzowie, żebyście zobaczyli. Przeciwko jakiej reprezentacji zagrać pierwszy mecz w kadrze? Argentynie, w Norwegii, C, Francji, D, Kanadzie. Zaznaczamy odpowiedź, D, tak już powiedziałeś. Kanadzie, to odpowiedź prawidłowa, mamy 16 piłek. To już datę trzeba było lepiej, to miał w listopadzie 2009, ale którego bym nie był pewny, więc wiesz. To już data by była cięższa, ale z Kanadą na pewno. Teraz pytanie szóste. Ale jak powiem dokładnie daty, to może jeszcze dwie dodacie? Nie? No dobra, może być. Listopad 2009. Ale który nie, żartuję, nie wiem. Serio, dodamy. No wierzę. Kiedy jest przerwa kadrowa? Zawsze w listopadzie. Zapiszemy datę. Od razu po nagraniu sprawdzimy i od razu też powiemy. O ile się mogę pomylić? Zróbmy 8 dni, co ty na to? Dobrze, 8 dni, bo mi się podoba. No to powiem 10 listopad. 9, dobra. 10, dobra, zapisujemy 10 listopad. Dzisiaj tutaj dużo notujemy. Czyli mam margines między 2 a 18, tak? Dokładnie. No to powinienem się zmieścić. Zaznaczamy, po odcinku od razu sprawdzimy, więc oglądacie do końca. Pytanie szóste. Ile razy Juventus został mistrzem Europy? A20, B24, C29, D34. Są tacy, którzy powiedzą, że ani razu nie dajesz dobrej odpowiedzi, bo tam, wiesz, walka o parę z tych mistrzostw jeszcze się toczy, chociaż już dawno na boisku się ona skończyła. Oficjalnie 34. Oficjalnie 34. Zaznaczamy odpowiedź prawidłowa. 20 piłek. Zaraz sprawdzimy. Czy będzie 22? Poczekaj, ja mam telefon. To od razu sprawdzamy. Czekaj, ja mam telefon. Jakie było pytanie? A, wiem, okej. Okay. Mój debiut. Tak, debiut, dokładnie. Polska, Kanada, 2009. Osiemnasty! Utopione. Jest, no zobacz, żeby nie było 18. 18 listopad 2009. Dobrze, dobry margines. Dobrze widać, dałem już 5, to bym tam nie zgadł. Dobrze, super. No to, czyli 22 piłki. Czyli, słuchaj, poczekaj, kto wygrał na razie najwięcej? No ty, no, 22 piłki, jeszcze nikt nie miał takiej okazji. Na maksimum 20, a ja 22 wygrałem. Więc zawsze można dać z siebie więcej. Wystarczy być tylko kreatywnym. Podoba mi się to. Tylko teraz nie możesz tak zrobić, że ktoś będzie mógł mnie pobić jeszcze. Już 22, już nie można więcej. Ja chcę być najlepszy. Dobrze, w takim razie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Na 25 wygrałeś 22. Czyli lepiej niż Peszko, mówisz? Lepiej niż Peszki, lepiej niż Lewy, lepiej niż Piona. Patrz, widzisz, odpowiedzieliśmy na taką samą ilość pytań, a piłek wygrałem więcej. Bo ja sobie jeszcze sam zadałem pytanie. Nie, podoba mi się to, podoba mi się ta gra. Dawaj jeszcze parę tych pytań. No to co? Czekaj, to może coś do pytania się stworzymy. Dawaj, jeszcze o dwie piłki jakieś. Ile, ty, poczekaj, ile może stadion Juventusu, a ile było Polaków na ostatnim meczu, może tak? Sprawdzisz to? Nie. Ile razy zachowałeś się sekund w Premier League? Ile z nich zagrałeś, zachowałeś fartem? Dużo. Dużo. Ile meczów zagrałem? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, no to... A ile się mogę pomylić? 8? Dobra, poczekaj. Jak odpowiem dobrze na to pytanie, od razu mówię. Daję cały czas aż kółka w Nowym Targu. Ja daję 20 piłek, jeśli odpowiem na to pytanie dokładnie.
i mówię, dokładasz, daję, tak? Daję sobie, tak, dodaję 20 piłek od siebie. Tylko że jestem szczery, nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Taki margines robimy, 20? Nie, 20 za dużo, to spokojnie bym powiedział. 10? 10 bym dosyć. Dobra, margines 10 w Premier League. Wydaje mi się, że w Arsenalu zagrałem 171. Zbiera się tam w Lidze Mistrzów, w pucharach. 135. 135. Sprawdzam od razu. Ja mam sprawdzić, czy... Nie, jak się pomylę, to będę miał złamane serce. 135. To w Wikipedii trzeba, nie? No, wiecie, to będzie. To jest ten moment napięcia. Co jest, za to mi to się tutaj... 132 to jest tylko liga, to jest zawsze tylko liga. 132. Dziękuję bardzo. 42 piłeczki. Ty, żeby mi tylko Nike dał, nie? Nie, ale no to 20 piłek jest, ale powiem, że dobry byłem. Dobra, 42 piłki w takim razie przekażemy do nowego targu. Do teraz to już musisz mi taką działkę znaleźć, że... I to jeszcze ze zniżką. Rabacik. Rabacik jakiś taki góralski. Karta podarunkowa tak. Jakaś. Nie, wystarczy, że będzie ten prąd na działce i kanalizacja. Dobra, słuchajcie, my wam dziękujemy za oglądanie. Ja również wam dziękuję. Chyba, no najlepszy odcinek. No. Nie no, słuchaj, 42 piłki. Daj mi jeszcze pytanie o kolejne 50 piłek. No już ich nie pobiję, no co mam ci powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bierz udział w konkursie. Oglądajcie dalej odcinki. Z wami był Wojciech Szczęsny. Do zobaczenia. Pozdrawiam. W kolejnym filmie. Siemanko. We'll be right back.